Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, list do Tytusa, 2 rozdział, 13 werset. Moralna moc objawienia się powracającego Chrystusa. Pozwól, że zapytam Cię, czy kiedy pojawia się temat objawienia się Chrystusa, odczuwasz w swoim umyśle pewnego rodzaju trudność lub rezerwę? Czy bałbyś się zobaczyć Jezusa? Czy wolałbyś odłożyć moment Jego przyjścia? Czy obawiasz się, że nie jesteś całkiem gotowy? Jeśli tak, to być może nie jesteś jeszcze pewien swojego zbawienia lub nie dbasz o duchową zdolność lub twój moralny stan nie jest taki, aby w naturalny sposób wprowadzić cię na tę scenę chwały, na którą mamy przywilej codziennie patrzeć. Są to zagadnienia o ogromnym znaczeniu, punkty, na które powinieneś zwrócić ostrożną, głęboką i modlitewną uwagę. Jeżeli jest niejasność co do twojego zbawienia, jeżeli masz wątpliwości co do zbawienia, które jest z łaski, jak mówi nam list do Tytusa, 2 rozdział, 11 werset, jeżeli jesteś zbyt wolny w uczeniu się lekcji, których uczy łaska, jeżeli zaniedbałeś nabywania duchowych zdolności lub jeżeli twój ogólny moralny stan i charakter nie jest uformowany przez święte lekcje łaski, nie będziesz mieć podstaw do oczekiwania na chwałę, która jest przed nami. Dobrze jest widzieć to w całej swej jasności, znaczeniu i mocy. Skoro jesteśmy odbiorcami łaski i oczekującymi chwały, to nasze życie powinno wykazywać moralną moc. Powinny one mieć właściwy wpływ na kształtowanie naszego charakteru. Bezsprzecznie, skoro spodziewam się być z Jezusem i stać się podobnym do Niego w przyszłości, to będę się starał być tak blisko z Nim i tak bardzo upodabniać się do Niego, jak to tylko możliwe. Niechaj Pan sprawi w nas to, co jest przyjemne w Jego oczach i niechaj wydobędzie z nas na wszystkich naszych drogach bardziej wierny przejaw boskiego życia. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.